Paulina, ty, jak wiemy, jesteś zapracowaną mamą dwójki dzieci. Nie dalej jak wczoraj Marina ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. No i tak się zastanawiam, jak twoim zdaniem zmieni się jej życie, no bo jednak dwójka dzieci, no to już nie są przelewki. Szczerze, wydaje mi się, że poradzi sobie wyśmienicie, dlatego że nad pierwszym dziecku wszystkie matki się bardziej skupiają, bo jest to nowość, dopiero próbują siebie w tej roli. Robi się to oczywiście intuicyjnie, ale przy pierwszym dziecku popełnia się zdecydowanie więcej błędów, a przy drugim te wszystkie rzeczy już są nam znane i tak nie stresują i tak się nimi nie przejmujemy, więc wydaje mi się, że poradzi sobie świetnie, czego jej bardzo, bardzo życzę. Liamek już jest też starszym chłopcem, więc wydaje mi się, że będzie po prostu mamie pomagał. To chyba było wyczekane dziecko przez nich, więc no... Nie pozostaje im nic innego niż jeszcze raz pogratulować i życzyć im takiego szybkiego, bezbolesnego rozwiązania. Właśnie, bo to, co jest wyjątkowe, jak się tak obserwuje świat show biznesu, to to, że Marina zniknęła z Instagrama na moment, znaczy właściwie na dość długi czas przed ogłoszeniem ciąży. Co ja nie wiedziałam, bo nie śledzę bacznie tak każdego użytkownika i każdej osoby, którą obserwuję, ale jeżeli zniknęła, to wydaje mi się, jeżeli jej to było potrzebne, to bardzo dobrze. Ja miałam taki moment zarówno w pierwszej, jak i w drugiej ciąży, kiedy nie chciałam się tym dzielić. Był to dla mnie tak wyjątkowy czas i chcieliśmy go z Sebastianem i naszą rodziną przeżyć bardzo intymnie. Niestety media mnie ubiegły i tak na końcówce pierwszej ciąży zaczęły pisać o tym, że spodziewamy się dziecka. Powiem Ci, że to było dosyć zabawne, kiedy wiedziałam, że za miesiąc rodzę, a pisali, że jestem w trzecim miesiącu. Z kolei niektóre gazety pisały, że się roztyłam i dlatego się nie pokazuję i tak długo ukrywałam w ciąży. Tak też się nie było, ale to jest niesamowite, ile rewelacji na swój temat możesz przeczytać w prasie, czy to na różnych portalach. Więc jeżeli Marina to zrobiła teraz, to znaczy, że była na to gotowa, była w stanie przyjąć te wszystkie gratulacje, ale również oczy wszystkich gapiów i ludzi, którzy są zainteresowani tą ciążą.